zdrowym ciele zdrowy duch. Zdaje się, że zgodnie z tą starą prawdą żyją w Pszowie. W mieście bowiem już po raz 15 miały miejsce dni promocji zdrowia. Jak co roku można było skorzystać z darmowych porad lekarskich i wykonać badania. Jak co roku zainteresowanie jest duże. Zazwyczaj spotyka się tych samych pacjentów i jest to fajne ze względu na to, że jest samokontrola własnego organizmu poprzez to. A dzisiaj promocja zdrowia, trzeba to zdrowie promować? Wydaje mi się, że tak. Jest to bardzo ważne, ponieważ przychodząc na badania, kontrolując co roku, mamy porównanie, w jakim zakresie trzeba cokolwiek poprawić. Pszowski Dom Kultury zamienił się w prawdziwe laboratorium. Można było skorzystać z darmowych badań specjalistów. Poradą służyli m.in. laryngolodzy, dermatolodzy i dietetycy. Każdy mógł też zbadać poziom cukru, stan krwi, ciśnienie czy skorzystać z masażu. Sami mieszkańcy chętnie korzystali z badań, bo jak podkreślali, lepiej zapobiegać niż leczyć. No, jak najbardziej, to jest przydatne dla wszystkich mieszkańców, jakby nie było, nie? Bardzo dobre są, bo to idzie przyjść, kiedy się chce, i zadowoleni my są. Z okazji Dni Promocji Zdrowia do Pszowskiego Domu Kultury zawitały nawet pszczoły. O ich znaczeniu w przyrodzie oraz o właściwościach miodu dowiadywali się najmłodsi mieszkańcy Pszowa. Dniom Promocji Zdrowia towarzyszyła akcja krwiodawstwa. Już od 10 lat rok w rok w Pszowie króluje rok. Tym razem gwiazdą jubileuszowych rok trendy był niemiecki zespół Caliban. Organizatorzy po raz pierwszy zaprosili na imprezę gwiazdę spoza Polski. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Jak tegoroczna impreza? Jak co roku impreza świetna, przede wszystkim z powodu tego, że są świetne kapele, organizacja, całokształt wokół imprezy, PR, wszystko jest okej. Bawić się, gra, gwiazda, tyle. O gwiazdę chciałam zapytać. Caliban, dobry pomysł, żeby to właśnie oni byli główną atrakcją tej dziesiątej imprezy rockowej w Pszowie. Ja myślę, że jest to bardzo trafne spostrzeżenie, że Caliban jest gwiazdą. Jest to gwiazda światowej klasy, trasy w Stanach, w Europie. Są to nasi koledzy z Niemiec. Mieliśmy przyjemność z nimi zagrać. Nic, tylko wpadać, słuchać. Właśnie koledzy grają. Dziękujemy, że wpadli. Zaproszenie gwiazdy europejskiego formatu było związane z jubileuszem Rock Trendy. W tym roku mamy 10. edycję Rock Trendy. Przez 10 lat udało się imprezę zorganizować. Przez ten czas przewinęło się sporo kapel i to kapel naprawdę z wysokiej półki. Jak co roku było głośno, było tłoczno, a Pszowskim Domem Kultury zawładnęły ostre brzmienia. Caliban na europejskiej scenie muzycznej jest już od 17 lat. Na swoim koncie ma 9 albumów. Planujemy nagranie płyty w przyszłym roku, ale jeszcze nie mamy gotowego materiału. Na razie skupiamy się na koncertach. Przez 10 lat Rock Trendy w Pszowie zagrało już mnóstwo zespołów rockowych, między innymi AC Drinkers, Cat, Mech, Hunter i wiele, wiele innych. Organizatorzy nie zdradzają, kto zagra podczas przyszłorocznych Rock Trendy. Jedno jest pewne, z pewnością będzie to kapela rockowa. Po tym, jak władze Pszowa zerwały umowę z wykonawcą, władze nad pszowskim rynkiem znowu przejęło miasto. Mamy już plan, jak rynek dokończyć, bo przypomnę, że 22 września wypowiedzieliśmy umowę wykonawcy. 6 października został usunięty z placu budowy i teraz trwają prace rozliczeniowe. Musimy obliczyć, za ile zostały wykonane prace i tą część po odjęciu rzeczy usterkowanych i wszystkich innych, które nie są wykonane.
wypłacić wykonawcy za to, co zrobił. Prace na rynku są już na ostatniej prostej, a koszt realizacji pozostałej części inwestycji nie przekracza 30 tysięcy euro. W związku z tym do wyłonienia firmy lub firm, które dokończą remont rynku, nie trzeba uruchamiać drogi przetargowej. Wobec tego już początkiem listopada miasto z tak zwanej wolnej ręki zleci kilku firmom dokończenie prac. Te będą się odbywały przede wszystkim na Parku Jordanowskim. Rynek nie jest jeszcze dokończonym, ale na mieszkańców już teraz czeka nowa atrakcja. A także na rynku już można połączyć się bezprzewodowo z internetem za darmo, bo ruszył także już hotspot. Jak podkreśla burmistrz Pszowa Marek Havel, być może jeszcze w tym roku cały rynek zostanie oddany do użytku.